Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. W poniedziałkowym wybuchu na posesji przy ulicy 24 sierpnia ucierpiały 3 osoby. Do eksplozji doszło tuż po godzinie 13. Policjanci oczywiście natychmiast pojechali na miejsce. Trwała tam już akcja ratownicza, byli i strażacy, i pogotowie ratunkowe. Policjanci przez kilka godzin zabezpieczali miejsce katastrofy. Siła wybuchu była ogromna. Ściany budynku rozsypały się niczym domek z kart. Strop wraz z dachem, straciwszy konstrukcyjne podparcie, spadł na posadzkę. Pod gruzami strażacy znaleźli 2 rannych. 3 osoba z poważnymi poparzeniami została znaleziona w pobliżu gruzowiska. W ruinach budynku znaleziono kilka butli gazowych, z których jedna miała rozerwany płaszcz. Biegli pracują nad wyjaśnieniem przyczyn eksplozji. Straty są spore, ponieważ z powierzchni ziemi zniknął zupełnie budynek gospodarczy, a w pobliskich szklarniach wypadły szyby. Na szczęście nie odniósł uszczerbku stojący nieopodal dom mieszkalny. Na terenie posesji od wielu lat prowadzona jest działalność ogrodnicza, ale jak się okazało, nie tylko warzywa i kwiaty tu produkowano. W trakcie czynności wykonywanych przez policjantów zabezpieczono przedmioty, akcesoria, ciecze, które wskazują na to, że była tam prowadzona nielegalna produkcja alkoholu. Oczywiście w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie.